Jestem na ulicy Zofinałkowskiej w Radzionkowie. Jest to kolejna droga i kolejny dzień, kiedy pokazuję absurdy i głupotę drogowców. Kolejny dzień, kolejne miejsce, gdzie jestem i po raz kolejny tą głupotę widzę. Ja ulicę Naukowskiej pokazywałem już kilka tygodni temu, jadąc z kursantem od Ronda Popiełuszki. Jechaliśmy sobie 30 na godzinę w miejscu, gdzie nie powinniśmy tyle jechać. Zobaczmy, tutaj ktoś od tej strony wpadł na doskonały pomysł, odwrócił te znaki, ale w zamyśle drogowców tym odcinkiem mielibyśmy jechać 30 na godzinę. Okej, duży ruch, jestem w stanie to zrozumieć. Może tak być, że tutaj ograniczono prędkość do 30 na godzinę, jest szkoła, ale zrozumiałbym to wszystko, gdyby tutaj powstały przejścia dla pieszych, a nic takiego nie ma, tu mamy dopiero przejście. Zresztą o tym, że całe to ograniczenie na tym odcinku jest absurdem, przekonacie się za chwilę, bo to nie jest żaden niczyj zamysł, że zwiększymy bezpieczeństwo na tym odcinku, to zmniejszymy prędkość do 30. Nie, nie, nie. Zobaczcie. Zjeżdżam z ronda w Naukowskiej. Mamy znak, że mamy roboty drogowe i ograniczenie do 30 wraz z zakazem wyprzedzania. Gdzie te roboty drogowe tutaj są? Widać coś? Nic. Kilka tygodni temu, dobre kilka tygodni temu, robotnicy zeszli stąd i tak sobie to wszystko zostało. Proszę bardzo. Gdzie jakieś oznaczenie poziome tegoż przejścia? A że to jest zamysł, że jeszcze tych znaków nie zmieniono, że jeszcze nie jest skończone oznakowaniem poziomym. Nie wiem, nie umiem tego uzasadnić. Wiem, że jest to kolejne miejsce, po raz kolejny pokazuje miejsce. O, i tu możemy powiedzieć, że jest skrzyżowanie i w tym miejscu mamy odwołaną 30. W przeciwnym kierunku, ja tutaj sobie zawrócę, przed samym skrzyżowaniem nam stoi 30 wraz z zakazem wyprzedzenia. Czyli obowiązuje tutaj od tego wyjazdu do skrzyżowania, czyli ten odcinek. Tu możemy jechać 50, w drugą stronę możemy jechać 30. Natomiast wracając, jest to kolejny odcinek drogi, na którym obowiązuje jakaś prędkość. Prędkość, która jest postawiona tutaj przypadkiem, bo nie jest to jakieś działanie celowe ze względu na to, aby poprawić bezpieczeństwo, tylko chodzi tylko i wyłącznie o to, że tutaj były prowadzone prace i w tym czasie miało być, a później po prostu zapomniano. Kierowcy, przyzwyczajając się do tego, że takich miejsc mijają kilka, a ja coś takiego pokazuję po raz kolejny, chociażby po wczorajszym pokazaniu Bytomia, że my te znaki z ograniczeniami prędkości, z zakazami, po prostu zaczynamy lekceważyć. Przestajemy je zauważać. Tak nie może być. Tak nie może być. Za takie zapominanie usunięcia znaków, za złe oznakowanie robót drogowych powinny być ogromne kary, bo w inny sposób tego nie zmienimy. W inny sposób tego nie zmienimy. Drogowcy wiecznie będą bezmyślnie
te znaki ustawiać, zapominać, będą się te znaki przekręcać, a później my, jeżdżący, będziemy tak naprawdę za to płacić, my będziemy ponosić konsekwencje głupoty tych, którzy tą głupotę powinni mieć z siebie wyrzuconą. Jeżeli nie umiesz myśleć, nie pracuj na drodze. Proste. Więc kolejny raz apeluję do drogowców. Myślcie, zacznijcie wy wreszcie myśleć. Zacznijcie wreszcie myśleć. Bo myślenie naprawdę nie boli. Jako że jestem w Radzionkowie, powiem szczerze, zastanawia mnie zakaz ruchu na ulicy Anieli Krzywoń. Czym on jest spowodowany? Czy są tam jakieś roboty drogowe? Czy jakaś inna przyczyna? Sobie tu pozwoliłem wjechać. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj żadnego nie mamy. Jest ograniczenie tonażowe do 5 ton rzeczywistej masy całkowitej. Czy znowu jest to, że zapomniano po jakichś robotach, na przykład drogowych, o zdjęciu? Nie dotyczy mieszkańców posesji, tylko pytanie. Ustawiony tak ten zakaz, że powiem szczerze, go nie widać. I informacja o tym, myślę, że powinna być także na tablicach. Znak jest tak wyblakły, że powiem szczerze, gdyby nie to, że przyjechałem tutaj, aby to sprawdzić, to ja bym powiedział, że to dotyczyło tej malutkiej uliczki, która tam była po prawej stronie. Zresztą tutaj po prawej stronie, przy kolejnych uliczkach, te zakazy właśnie są. Swoją drogą, może pojadę prosto tutaj, bo ja w lusterko widzę, że w drugą stronę żadnego zakazu nie ma. O, zobaczcie, zawróciłem. Też powinien ten zakaz chyba w jakiś sposób być, jak jadę od tej strony. Trochę za późno go dostrzegłem. Żadnego zakazu od tej strony na razie nie mamy, żadnego zakazu ruchu, więc kolejny absurd, niewielkie miasteczko, a drugi absurd tutaj spotykam w tak niedługim czasie. To jest po prostu, powiedziałbym, straszne. Ograniczenia tonażowe. To mi się też to ograniczenie tonażowe też dotyczy chyba raczej tej uliczki, zresztą jest po lewej stronie. A tu jest ten odwrócony do mnie plecami od tej strony. Ja bym powiedział, że to dotyczy tej malutkiej uliczki po tej lewej stronie. No, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, z czego tutaj zakaz ruchu na Anieli Krzywoń i gdzie on tutaj był. Natomiast może być też tak, aczkolwiek nie powinno tak być, ale tak sobie tłumaczę,
Może po prostu postawiono taką tablicę, aby tu faktycznie nie wjeżdżać. Może jest dopiero zamysł postawienia zakazu ruchu w tym miejscu. Ciężko wyczuć.